Zimno i plucha za oknem? Proponuję zatem spędzić czas w kinie. Pamiętajcie, że w środę z Orange macie drugi bilet w prezencie. A na koniec tego odcinka niespodzianka. W tym miesiącu warto wybrać się do kina na... 11 minut. To dreszczowiec z zaskakującym finałem. Interesuje mnie zwłaszcza, jak wypadły sceny kręcone przy użyciu telefonów komórkowych. Co optymistycznego w filmie dostrzegł Piotr Głowacki? Siedząc na sali kinowej oglądamy polski film i nie musimy tego Polski używać po to, żeby ograniczyć jego jakość tylko do naszego terytorium, ale po prostu jest to polski, światowy film. Thrillery są popularne, dlatego sprawdźcie Czerwonego Pająka. To opowieść o nastoletnim, seryjnym mordercy z Krakowa. Ja na ten film nie pójdę. To nie na moje nerwy. Ale cieszę się, że ten gatunek filmowy się rozwija. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić na film Czerwony Pająk w reżyserii Marcina Koszałki wszystkich czytelników bloga Orange. Jako mama trójki dzieci bardzo czekam na film Obce Niebo. To historia polskich imigrantów, którzy nie potrafią odnaleźć się w nowym kraju. Debiutująca Basia Kubiak przez rok uczyła się języka szwedzkiego. A Agnieszka Grochowska za swoją rolę na festiwalu filmowym w Gdyni dostała główną nagrodę. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do kin na film Obce Niebo w reżyserii Darka Gajewskiego z moim skromnym udziałem. Spektry to kolejna część przygód Jamesa Bonda. Lia przyznała, że podpisała kontrakt bez czytania scenariusza, a Monika Bellucci jest najstarszą w historii dziewczyną Bonda. Ma 51 lat. Ja z chęcią ostatni raz zobaczę Daniela Craiga w roli superagenta. A wy na pewno jesteście ciekawi, jakich tym razem nowinek technologicznych będzie używał. Czekam na niego. To jest genialne kino rozrywkowe. Uwielbiam tę historię i z wielką frajdą siadam w fotelu. A teraz coś dla geeków i nowych technologii. Film Steve Jobs to drugie podejście Hollywood na temat wizjonera i założyciela Apple. Nigdy nie byłam fanką produktów z logiem jabłka, ale chętnie obejrzę tą historię. Na koniec konkurs. Do wygrania bilety do multikina na wybrany seans. Szczegóły na blogorange.pl. A ja Gwiezdnych Wojen już nie mogę doczekać się. Niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia w kinie. Najlepiej w środę z Orange.